Zepsuty. A jak skaczesz, zobacz. Liama, jak jedziesz dzisiaj do kuzynów? Będziesz się bawił z chłopakami? Z Nikosiem, z Olafem, z Mikołajem. Ej, gościu! Tak się będziesz bawił? Wow, super. Będziecie szaleć? Z kim będziesz najbardziej szalał? Z Mikołajem? Co? Jak z Mikołajem będziesz szalał? Op. Będziecie pić? A ty! Jakiś pech z tym akwarium. Wczoraj ta woda się wylała, a dzisiaj nam ryba zdechła i właśnie... Jest tam w wiadrze już w tej siatce, ale wam nie pokazuje. Ble. Ja w ogóle nie chcę takich rzeczy robić. Jak męża nie ma, to aż normalnie mnie ciarki przechodzą. No rzucaj, rzucaj! Super! Gagatek wstał, jest godzina 15:20, poszedł spać przed 11:00. Je obiad właśnie i co, walizka już spakowana, jedziemy zaraz do babci. No do babci jedziemy. Do kuzynów swoich. Do Mikołaja. Do Nikosia. Do Olafa. Super? Dzisiaj tak strasznie mało nagrywam, ale nie wiem, jakiś taki dzień, że w sumie nic nie robimy. Szczególnie nawet nie mam co pokazać, co robiłam w domu, bo przeleżałam drzemkę Liama, znaczy tam trochę prasowałam, ale oprócz tego tylko nagrałam TikToka i nic takiego nie robimy. No a teraz jedziemy do babci. A przed chwilą byłam na poczcie, dokładnie pół godziny mi zajęła wizyta na poczcie, żeby wysłać jeden list i jeden odebrać. Takie właśnie są moje doświadczenia z pocztą. Zawsze to jest, ja nie wiem, ale po prostu za każdym razem, jak idę na pocztę, to spędzam tam tyle czasu. Chyba że idę na nogach, to wtedy nie, ale jak podjeżdżam autem i muszę zapłacić za parking 5 zł za godzinę, gdzie 10 minut jest za darmo, to nigdy się w 10 minut nie wyrobię, nie? A jak idziemy na nogach, to jest spoko. No ale dzisiaj właśnie po drodze do babci sobie weszłam na pocztę. No i co, kończę, bo jedziemy. Stoimy w korku, no ale... Jak ja przywiozę do Krakowa dwa wózki, to będę musiała wyjść na przednim siedzeniu. Ja też. Jedziemy sobie i właśnie teraz dopiero mi przyszło do głowy, że jak płaciłam za wysłanie listu na poczcie, to po prostu pani mi policzyła za sam list i zapomniałam powiedzieć, że wzięłam od nich kopertę. Więc muszę iść następnym razem i powiedzieć pani, żeby mi policzyła tą kopertę, bo dzisiaj ją praktycznie ukradłam. Masakra, jakiś szyb. No ale też nie jestem taka, żeby się po prostu miała dozwać następnym razem, więc po prostu jak pójdę tam, no nie wiem, może jutro mi się uda iść, albo pojutrze, to pójdę i powiem pani, że zapomniałam o tej kopercie.
Ale nie, no jeszcze mi się nigdy tak nie zdarzyło. Zawsze mówię po prostu pierwsze co wchodzę i podchodzę do okienka i mówię, że proszę to tam poleconym, zwykłym czy jakim tam. I koperta jest tutaj od was z poczty, no nie, to proszę mi ją doliczyć. A dzisiaj tak po prostu pół godziny stałam na tej poczcie, pół godziny i zapomniałam powiedzieć takiej ważnej rzeczy. Oj Boże, Boże, nie poznaję się naprawdę. Hejka, jesteśmy w Maku, zamówiłyśmy sobie wrapy i nuggetsy i będziemy teraz jeść, bo czeka nas długa podróż autostradą. Ja żartuję, czeka nas 10 minut na autostradzie, więc muszę to zjeść, zanim z niej zjedziemy. Dawno nie jadłam Maka, ale ja kurde, ja kocham Maka, no. Mak jest spoko. Kocham wrapy Bacon Deluxe, kocham, 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 naprawdę. I zawsze je zamawiam i chyba nic innego w Maku nie wiem oprócz tego. Dotarliśmy do babci, Liam wygłupia się z wujkiem na trampolinie, nie wiem czy pójdziemy do basenu. Były takie plany, żeby przyjechać dzisiaj, bo w sumie jutro tutaj potrzebuje być. No ale tak pomyślałam, że przyjedziemy dzisiaj i skorzystamy z basenu, ale chyba idzie burza, bo takie ciemne chmury się zebrały. No i mama mówi, że już chwilę temu padało, więc nie wiem. No a jutro w planach mam fryzjera, więc dlatego przyjechałam, bo właśnie tutaj idę do fryzjera, żeby usunąć to. Koniec z farbowaniem dla tej pani. Ostatni raz mam nadzieję, bo chcę już po prostu zejść z tego koloru nieudanego. Zaczęłam farbować chyba w lutym? I jednak farbowanie to nie dla mnie. Już wolę mieć te 5 siwych włosów na głowie niż takie coś. Z tym placem zabaw tutaj to jest utrapienie, bo on zawsze sobie tymi schodkami wychodzi na górę. No i tutaj jest tak. Jedna dziura, druga dziura, przejdzie przez mostek. No i jedna dziura. I tam jest druga dziura, a my przeważnie z mamą jesteśmy we dwie i nie nadążamy, żeby biegać, bo on tu biega, tam jest z powrotem, tam jest z powrotem, tam jest z powrotem, tam jest z powrotem i nie wiadomo, gdzie spadnie. Na zjeżdżalni sam też nie umie zjeżdżać jeszcze, więc no niby fajnie, bo ma plec zabaw, ale jeszcze jest trochę średnio. Jak przyjeżdżam do rodziców, to tutaj mamy z Liamem lub z Kacprem, ale częściej ostatnio tu jestem z samym Liamem. Mamy tutaj takie swoje mieszkanko. Niedawno rodzice mieli remont w domu i właśnie oni tutaj spali, więc to było wtedy mega problematyczne, bo my przyjeżdżaliśmy z małym Liamem i oni spali tutaj na tym mieszkanku i my też, więc było nas 7 osób na 50 metrach. Ale tak jak teraz jest rewelacja, po prostu rewelacja mieć takie swoje mieszkanko i że przyjeżdżam, ja nikomu nie przeszkadzam, nikt mi nie przeszkadza, Liam sobie spokojnie śpi, ja tutaj mam nianię też. No i mega, więc my często tu siedzimy, my naprawdę, ja zobaczcie, ja nawet nie ścielę łóżka, a i tutaj są dwa pokoje i salon, a ja i tak śpię w salonie, bo sypialnię odstąpiłam Liamowi, tam zawsze było to jego łóżeczko, a ostatnio stwierdziłam, że po prostu nie chce mi się tam chodzić do niego w nocy, bo często, przeważnie jest tak, że nie kładę go spać, idę sobie posiedzieć z mamą do domu, a no tutaj mam nianię załączoną oczywiście, a jak wracam, to musiałam się tam przepychać do niego, często się budził, kręcił, więc przeniosłam się do salonu i kanapy nawet nie składam, bo tak często tu jestem, wiem, że zawsze jest pościelona. No, a jest jeszcze jeden pokój, ale tam moja siostra ma jakieś rzeczy, tam jest też nosidełko Liama z bazą, wiecie, więc no, po prostu tak mi jest najłatwiej, że sobie tutaj w salonie śpię. Babcia, daj piłkę! Babcia, daj piłkę! O, tam? Uwaga! Podziękuj babci! Już babcia idzie. Jeszcze tą drugą chcesz? No. Jeszcze tą drugą. Ale ci dał zadanie.
A co to za pajączek? Co to za czerwono-niebieski pajączek tu chodzi? Cześć! Jaki słodziak! Nie słodziak? Nie, nie słodziak. Łobuz. Wyszliśmy z basenu, ja już się przebrałam w piżamkę, bo jest godzina 19.15. No ale słuchajcie, moi rodzice mają pompę do basenu, pompę ciepła, także w basenie jest 34 stopnie, tak prawie jak w jacuzzi, więc nawet w nocy można by było siedzieć. No ale wychodzimy, bo już Liamowi się nie chciało, już zaczął marudzić. Oni sobie z babcią właśnie puszczają bańki. No a ja chciałam się pożegnać, dzisiaj już będziemy sobie raczej chillować, jeszcze chwilę się pobawimy, Liam też niedługo pójdzie spać. Także dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się jutro.